A Nerew W Parszy Wajgarz, po wszystkich trudach życiowych, jakie spotkały Josefa Acedika, staje się on wicekrólem Egiptu. Dochodzi do szczytu swojej kariery. Cały Egipt leży pod nim i mamy całą historię z braćmi. Bracia przychodzą do Egiptu, żeby kupić jedzenie. No i co? Odsyła ich, mówi, że bierze, chce wziąć jednego z nich jako zakładnika. Mówi, tylko jeżeli sprowadzicie młodszego brata. O, o co chodzi z tym wszystkim? Przecież Józef był, pamiętamy, był przez braci sprzedany do Egiptu. I po tym, jak doszedł do tak wysokiej pozycji, czemu nie mógł po prostu powiedzieć, zawiadomić Jakowa, swego ojca w prosty sposób. Posłańca, wysłać list, gołębia, znaki dymne. Po co musiał robić to wszystko i potem prosić ich, żeby jeszcze go zawołali. I Turej Tura, tura y, daje nam tutaj bardzo ładne wyjaśnienie tej sytuacji. Jak wiemy, Józef, żeby w pełni odpokutować za swój grzech, Józef chciał pomóc swoim braciom. W jaki sposób chciał to zrobić? Otóż wiemy, że Rambam, tak jak uczy nas Rambam, w że najwyższy poziom pokuty, odkupienia za grzech, to, kiedy ktoś jest postawiony w dokładnie takiej samej sytuacji, jak wcześniej, gdzie zgrzeszył, tylko że udaje mu się przezwyciężyć swoją chęć do grzechu. Tak też więc się stało. Stworzył analogiczną sytuację, poprosił ich o sprowadzenie najmłodszego brata Beniamina i obdarzył go szczególnymi zaszczytami, najwyższe krzesło, więcej jedzenia, tak żeby w analogiczny sposób wzbudzić u nich, e, zawiść i i chęć, właśnie, nienawiść wobec, wobec niego. Tak jak to, dokładnie tak jak było z nim, kiedy jego ojciec kupił mu piękną kolorową szatę i, i miał te sny. I potem wszystkim spraw, sprawił, żeby Benjamin był oskarżony o kradzież. I wtedy chciał zobaczyć, jak oni zareagują. I kiedy zobaczył. Że, że bracia nie sprzeciwiali się temu, żeby łukać w jakiś sposób Beniamina, tylko chcieli go bronić, powiedział, o, oni zrobili czuwę i dopiero wtedy poprosił ich jeżeli wiedział już, że zrobili czuwę, wtedy poprosił ich o sprowadzenie dopiero Jakowa. I taka sama rzecz tyczy się nas. W różnych sytuacjach życia możemy się możemy być postawieni przez przed różnymi wyzwaniami, czasami trudne, czasami łatwe. I czasami może się wydawać, że wszystko idzie przeciwko nam. Ale w takich sytuacjach warto jest nie zapominać, czego uczą nas nasi prawicowie w torze, że każda sytuacja, która jest, jest z woli niebios. I to wszystko powinno nam wyjść z Bożą pomocą na dobre. Czas.